Hej, tutaj Marta z Codziennie Fit i witam Was na treningu brzuch i pośladki. Ten trening pozwoli Wam wzmocnić te partie, ujędnić i odpowiednio wymodelować, tak że wyjdziecie stąd z silnym brzuchem i mocnymi pośladkami. Ten trening jest częścią naszego wielkiego wyzwania Fit Jesień napędzanego przez markę Puma. Wszystkie szczegóły wyzwania oraz darmowe plany treningowe znajdziecie w opisie. Do wyzwania można dołączyć w każdym momencie, więc nie przejmujcie się, wchodźcie w opis i zaczynajcie ćwiczyć razem z nami. W opisie znajdziecie także szczegóły konkursu, który zmotywuje Was do działania. I to chyba wszystko. Do treningu będzie Wam potrzebna mata, woda i dobry humor, a całą resztą zajmę się ja. To co? Zaczynamy! No dobra, zaczynamy nasz trening standardowo od rozgrzewki. Najpierw marsz w miejscu. Głęboki wdech. Wydech. Lekko napięty brzuch. Ręce pracują i przygotowujemy się na to, że zaraz zarówno brzuch, jak i pośladki będą pracowały jeszcze mocniej. Najpierw musimy je trochę obudzić i przygotować ciało do wysiłku. Przechodzimy od razu do marszu z wysoko uniesionymi kolanami. Hop, 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 hop. To jest już dobry moment, żeby zacząć budzić nas brzuch. W związku z tym, jak podnosimy kolano do góry, napnij mocno brzuch. Napnij, napnij. I ręce. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lekki truch kolana góra, hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i znowu marsz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zaczynamy truchtać. Hop, 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 hop. Budzimy się. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i przejdź do zwykłego marszu. Głęboki wdech, wydech, ten co nam podskoczyło. Przechodzimy na skraj maty. Lekki przysiad, to właściwie taki ćwierć przysiad. I przejście po całej długości maty i z powrotem. Lecimy. I druga. Jeszcze raz. Mocno wypychamy biodra do tyłu. I teraz dochodzę do skraju maty. Lekki wyskok. Hop. I wyskok. Hop. Wyskok. Ostatni raz. Hop. Przechodzimy na środek, prawa noga, ulubione ćwiczenie wszystkich ludzi, czyli wypad w bok. Zawsze najwięcej marudzenia na to zostaje. 4, 3, 2, lecimy. Wypad w bok, zejdź nisko, biodra mocno do tyłu, zostań w tej pozycji, trzymaj. Wracamy, druga strona, hop. Biodra nisko, dopiero wtedy uginamy kolano. Zostań. 3, 2, 1, zmiana strony. Budzimy poślady, brzuch, całe ciało musi być zaangażowane, góra, druga strona, 3, 2, 1, luz. Kładziemy się na matę, tak to już ten moment, że nawet na rozgrzewce kładziemy się na matę, wiem, że fajnie. I z tej pozycji nogi góra, ręce góra, prawa noga, lewa ręka, hop, uwaga, lecimy, powolutku. Trzymamy cały czas napięcie w brzuchu. Kończyny cały czas są nad matą. Wracamy. Druga strona. Trzymaj. Wróć. I znowu. Hop. I wracamy. I w tym tempie pracujemy. Wiele osób może się zdziwić, że rozgrzewka jest bardziej statyczna. Nie ma tutaj dużo truchtania, skakania, pajaców, ani innych tego typu rzeczy. To dlatego, że trening jest wzmacniający. Skupiamy się na tym, żeby rozgrzać to, co trzeba rozgrzać i żeby rzeczywiście ta rozgrzewka pomagała w tym, żeby trening był jeszcze bardziej efektywny. Jeszcze 3, 2, ostatni raz. Super, siadamy. Kładziemy pełne stopy na macie. Poprawiamy się z
powrotem. Leży na macie, biodra do góry trzymaj. Tylko wypychamy mocno biodra, napinamy pośladek i teraz nie mamy czuć lędźwi, tylko właśnie pośladki. Warto od razu na to zwrócić uwagę, bo potem przy ćwiczeniach będzie gorzej. I jak jesteśmy w tej pozycji, maszerujemy. Czyli kolano wysoko, wracasz. Wysoko, wracasz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni, super. Do siadu, do pozycji stojącej, głęboki wdech, wydech. Zakończyliśmy naszą krótką rozgrzewkę, przechodzimy do bloku pierwszego. Blok przeznaczony na pośladki. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić, odwodzenie nogi do tyłu z lekkim takim wyprostem rąk. Zaraz Wam pokażę. Noga, na której się opieramy, lekko zgięta. I teraz odwodzimy nogę, wracamy. Odwodzimy, wracamy. Pracuje pośladek, nie lędźwie, ok? 3, 2, 1, lecimy. Hop i wracasz. Hop. Powolutku pracujemy, cały czas noga jest w powietrzu i staramy się ją mieć w miarę wyprostowaną. Wzrok skierowany w jedno miejsce, to nam pomoże utrzymać równowagę. A wiem, że niektórzy mogą właśnie z tym walczyć. I tylko hop, hop. Jeśli po kilku ruchach czujecie, że pośladek pracuje, możecie sobie stawić okejkę jakości, robicie to dobrze. Jeśli nie czujecie w ogóle tego pośladka, coś jest nie tak, skupiamy się na tym, żeby mocno doprostować nogę i ruszyć nią z biodra. Tu. Hop, tu ma być ten ruch. Jeszcze troszkę. Ok. Cały czas w tej pierwszej serii będziemy robić ćwiczenia tylko na jedną nogę. Ja zaczęłam prawą, więc teraz drugi raz robię prawą, do boku odwodzenie i będziemy sobie kręcić kółeczka. Ćwiczenie niepozorne, dopóki człowiek nie zacznie go robić. Lecimy. Hop. I tylko kółka. Oddychamy spokojnie. To, co jest dla mnie ważne, to to, żebyście teraz nie byli chorągiewką, ok? Nie tak. Tak to nie działa. Tylko tutaj mam mocny brzuch, już ćwiczyłem przy okazji brzuch i staram się trzymać ciało prosto i tylko pracuje mi noga, która robi kółka do przodu. Trzymamy. Te ćwiczenia w ogóle są super fajne. W większości osób wydaje się, że pracuje tylko ten pośladek, gdzie pracuje noga, ale to nie jest prawda, bo w tej drugiej nodze też uruchamiamy pośladek, bo on musi trzymać stabilizację i balans. W związku z tym też będzie pracował i mamy dwa w jednym. 3, 2, 1. Schodzimy do klęku podpartego. I zwykłe, tradycyjne ośle wykopy, znowu tą samą nogą, którą ćwiczyliśmy wcześniej. Uwaga, dłonie przed ramionach, lecimy. Hop, stopa skierowana do sufitu. I ruch jest do góry. Hop. Hop. Mamy bardzo krótkie przerwy, ponieważ nie jest to bardzo wydolnościowy wysiłek, tylko wzmacniamy. Więc możemy sobie na to pozwolić. Nie trzeba dużej porcji odpoczynku. Oddychamy. Wydech, kiedy noga jest w górze. Wydech. Wydech. Kontrolujemy stopę, nogę. Patrzymy, czy ona kieruje się rzeczywiście ku górze. Jeśli zaczynamy czuć plecy, dolny odcinek, znaczy, że za mocny robimy wymach tutaj. Idzie z biodra. Plus. Cudownie, zostajemy cały czas w tej samej pozycji. Wyprostujemy nogę, będziemy unosić ją do góry na skos i wracać. I staramy się nie odkładać jej na matę. Działamy. Hop. Hop. I powolny ruch. Powoli. Na skos. Wracasz. Na skos. Wracasz. To, co często widzę u ludzi, to to, że oni zachowują się takie, ja to nazywam makarony, czyli ruszają się na wszystkie strony i w ogóle są tacy bardzo, bardzo giętcy. A o to chodzi właśnie w tych ćwiczeniach wzmacniających, zwłaszcza na pośladki, żeby postarać się robić ruch tylko i wyłącznie właśnie biodrami.
Ha. Tułów mam nieruchomo, opieram się na przedramionach i tylko nogami pracuję. Jedna i druga strona. I oddychamy. Luz. Kładziemy się na plecach. I dalej prawa noga będzie pracowała. Czyli prawa noga zostaje na ziemi. Lewą nogę będziemy unosić. Unieś do góry. Wyprostuj. I teraz popatrz na lewą nogę. Hop. 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 Cały czas prawa tylko utrzymuje. Lewa robi góra-dół. Wyprostujemy ją. Oddychamy. Lekko napięty brzuch. I robimy. Bardzo lubię to w tych ćwiczeniach wzmacniających z masą własnego ciała, że one z boku zawsze wyglądają mega niepozornie. Bo ktoś teraz patrzy na nas z boku, macha sobie nogą, leży na macie i jeszcze myśli, że się zmęczy. Ale jak już to robisz, luz, wstajemy, to nagle się okazuje, że ten mięsień rzeczywiście piecze, rzeczywiście dużo się tu dzieje. Zmieniamy nogę, czyli teraz lewa noga będzie pracować, hop, a prawą, prawy pośladek i tak będziemy czuć. Lecimy. Hop. Odwodzimy. Hop. Hop. Noga, na której się opieramy, może być lekko zgięta, to nie jest błąd. Lepiej nam pozwoli to utrzymać równowagę. Wpatrujemy się w jeden punkt. Nie zadzieramy za mocno głowy do góry. Brzuch napięty. I skupiamy się. Hop. Na ruchu. Popracuj tym pośladkiem. Do tyłu, mocno. Ręce nam pozwalają trochę większy zamach wziąć, ale cały czas to musi być ruch kontrolowany, bo inaczej nie będzie działać. Jeszcze troszkę. Luz. Kółeczka. Do boku. Pamiętajcie, jesteście jak skały, ok? Czyli tutaj nie ruszamy się, rusza się tylko nasza noga. 4, 3, 2, 1. Lecimy do boku i krążenia, nic więcej. Cały czas napięty pośladek, tutaj cały czas stabilnie. Jakby ktoś teraz podszedł i próbował nas ruszyć, to my się nie damy. Mocno, trochę jak posągi. I tylko sobie pracujemy. Pośladek działa. Myślę, że na pewno czuć. Ja też czuję już prawy, który tutaj stabilizuje, ale jesteś zmęczony po tej pierwszej serii. I bardzo dobrze. Niech sobie jeszcze popracuje. Trzymaj. To jest bardzo przyjemny trening wbrew pozorom. Mimo tego, że tam piecze, luz, kładziemy się na matę, to jednak nie ma tej zadyszki, nie ma tego zmęczenia. Można na spokojnie skupić się na tym, co czujemy. W mięśniach, ale w życiu też. Można sobie mieć jakieś refleksje, nie zabraniam. Ośle wykopy. Hop, druga noga, pamiętajcie. Wydech, kiedy noga jest w górze. Stopa skierowana do sufitu. I pamiętaj, praca biodrami, nie plecami. Jeszcze troszkę. Tutaj mamy długie czasy trwania każdego ćwiczenia, 50 sekund i tylko 15 sekund przerwy. Musimy trochę ten mięsień zmęczyć, zwłaszcza, że działamy bez obciążenia. Więc tutaj naszym obciążeniem będzie trochę czas trwania ćwiczenia. Jeszcze. Luz. Będziemy prostować nogę i na skos ją przekładać. Przedramiona. Noga. I gotowi do działania za 3, 2, 1. Lecimy. Hop.
Nie odkładajcie nogi na matę, cały czas w powietrzu. No i można się teraz zastanawiać nad sensem życia, rozkminy grube mieć, albo skupić się na pracy mięśnia, bo dzięki temu też będzie lepiej pracował w trakcie treningu i ten trening przyniesie lepsze efekty. A skoro już go robimy, poświęcamy na to czas, to fajnie, jakby to się opłaciło, nie? A mocne pośladki przydadzą się nie tylko ze względów wizualnych, ja to zawsze podkreślam, ale przede wszystkim też ze względów zdrowotnych. Dużo siedzimy przy komputerze, ten mocny pośladek pozwala utrzymać prawidłową postawę, a niestety przed biurkiem się rozleniwia. Nie są takie aktywne te pośladki. Luz. Rozluźniamy się i przechodzimy na plecy. Lewa noga zostaje, prawa noga prosto. Uwaga. Działamy. Hop. I teraz prawa. Góra, dół. Napięty lekko brzuch. Cały czas te biodro jest wypchnięte mocno. Pilnujemy też tego, żeby te biodro nie opadło, bo bardzo często zaczynamy ćwiczenie stąd, a kończymy je tak. Nie o to chodzi. Góra mocno i tutaj pracujemy. Zaraz przechodzimy do bloku na brzuch. Oddychaj. Wdech nosem, wydech ustami. Mocny wydech, sportowy. Luz. Odpoczywamy chwilę. Czas na łyk wody i przechodzimy do bloku na brzuch. Blok na brzuch, każde ćwiczenie 40 sekund. Zaczynamy od ćwiczenia, które ja nazywam odwrotnymi brzuszkami. Nogi prosto, unosimy lekko biodra, wracamy. Nie jest to łatwe ćwiczenie, ale myślę, że damy sobie radę. Jeśli będzie za ciężko, robimy tylko wersję z unoszeniem nóg na wprost. Lecimy. Prosto i biodra góra, hop, prosto, góra, powoli, prosto, biodro, hop. Możesz się wspomóc rękami, oprzyj mocno ręce na matę i lecimy. Jeśli jest za ciężko, tylko opcja z prostowaniem nóg. Albo cały czas utrzymujemy, albo nawet odkładamy na matę. Zależy od Was. Oddychaj, luz, cudownie, wracamy teraz do szkoły podstawowej, ręce za głowę, skręty, kolano, łokieć, hop i hop, uwaga, działamy, góra, skręt, wróć, skręt, wróć, hop, hop. I tutaj czasami widzę, jak ludzie śpieszą się nie wiadomo gdzie, nie o to chodzi. Powolutku, im dłużej ćwiczenie robicie, tym dłużej mięsień jest w napięciu. Im dłużej jest w napięciu, tym mocniej pracuje. Im mocniej pracuje, tym lepszy trening. Wydech, kiedy robicie skręt. I mocny wydech, super. Luz. Rozluźniamy się na chwilę, siadamy. Kładziemy się znów na matę. Nogi góra. Będziemy unosić szeroko, wąsko nogi. Zaczynamy. Szeroko, wąsko. Szeroko, wąsko. I teraz ręce za głowę. Dodajemy spięcie do góry. Trzymasz. Hop. Hop. Cały czas spięty brzuch, głowa uniesiona, oparta na dłoniach. Brody nie przyklejamy do klatki piersiowej. Patrzymy się na swoje stopy. Można urozmaicić na krzyż. I znowu. Krzyż. I hop. Super. Napięty brzuch. Oddychamy. Nie blokujcie teraz oddechu. Luz. Przechodzimy do mojego ulubionego klasyka. To moje ulubione ćwiczenie, ale
Dość rzadko włączam taką tradycyjną, zwykłą, surową wersję, bo wiele osób to nudzi, ale nie dzisiaj. Dzisiaj chcecie poćwiczyć brzuch, więc deska na przedramionach, nic więcej. Lecimy, jesteśmy w desce i teraz zbliżamy łopatki do siebie, napinamy brzuch i miednicę ustawiamy tak, żeby trochę schować pośladki. Ja wiem, że na wszystkich zdjęciach z internetu, jak będziecie szukać deski, to znajdziecie panie, które robią tak. To nie jest dobre wykonanie. Schodzimy niżej i biodra są schowane. Hop. Trzymasz. Łokcie są pod barkami. Całe ciało napięte. Jeśli czujecie, że drgacie, jest to całkowicie normalne. I tak ma być. Luz. Dobra, widzicie, ile się dzisiaj nauczycie na tym treningu? Jakaś taka dzisiaj edukacyjna bardziej jestem, nie? Deska z wyprostowanymi rękami, skręt do łokcia. Lecimy, skręt, skręt, uwaga, zobaczcie, siadamy na nogach, wracamy i znowu, skręt, skręt, usiądź, wróć, hop, hop, siadasz, wracasz, raz, raz. To jest dla mnie ważne, żeby ten skręt był rzeczywiście skrętem. Mocno akcentujemy, mamy to poczuć w skośnych mięśniach brzucha. A kiedy obniżamy się do tyłu, mocno biodra, nisko. Hop. Luz. Wracamy do ćwiczenia numer 1, odwrotne brzuszki. Czyli hop i hop. Lecimy. Kiedyś byłam tak zakochana w tym ćwiczeniu, że dodawałam je do każdego mojego treningu. Było dla mnie bardzo mocne. Teraz raczej staram się urozmaicać i atakować ten brzuch z różnych stron. Oddychaj. To, co tutaj chcemy, czego chcemy uniknąć, to tego bujania. My nie chcemy robić fikołków. Tylko biodra idą lekko do góry. Bardziej w takim kierunku. Do góry niż do głowy. Luz. Rowerek zwykły, a po nim jeszcze w leżeniu nogi na krzyż. Ręce za głowę. Lecimy skręt. Hop. 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 Skręt. Skręt. Dobrze. Oddychamy, mocny wydech przy skręcie. Angażujemy mięśnie skośne. Jeszcze troszkę. Luz. Z leżenia nogi szeroko i od razu na krzyż, od razu zrobimy też spięcie. Ręce za głową. Nogi góra, szeroko. Lecimy. Ha. Głowa wysoko, nie nad matą. Nie leżymy. I powoli już krzyż, wracamy, krzyż, wracamy. Oddychamy. Pamiętamy, że jeśli poczujemy na przykład lędźwia w tym ćwiczeniu, to być może mamy za nisko nogi. Trzeba wyżej podnieść. Jest większy nacisk wtedy na brzuch, mniejszy na plecy. Im niżej nogi, tym większy nacisk będzie na lędźwia. Luz. Siadamy. Deska. Po nim jeszcze jedno ćwiczenie i przejście do ostatniego bloku numer 3. Dłonie na przedramionach i lecimy. Przechodzimy do deski i teraz sprawdzamy pozycję, ściągamy łopatki, napinamy brzuch, biodra w odpowiedniej pozycji, zostajemy. I tylko sobie czekamy, aż czas minie.
Oddychaj. Patrzymy między dłonie. Czy trzeba zrobić paznokcie znowu? Czy mata jest w porządku? Tak szybciej minie czas. Nie zadzieramy głowy. Wzrok skierowany na matę zdecydowanie. Luz. I w podporze skręty. Tym razem już bez tego siadania, same skręty ciągiem przez 40 sekund, aż przejdziemy do przerwy, a następnie kolejnego bloku. Dłonie pod barkami, lecimy. Deska i skręt. Skręt, wracasz. Skręt, wracasz. Skręt, skręt, czyli ciągiem maszerujemy ze skręceniem kolan do łokcia. Mocne wydechy. Oddychamy spokojnie. Jeszcze ostatnie sekundy i przechodzimy do przerwy. Luz. Chwila przerwy. I ostatni blok, blok numer 3. Każde ćwiczenie będziemy od razu robić podwójnie. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić, łokieć pod barkiem, deska bokiem. Uwaga, lecimy, jeśli jest za ciężko, można zacząć w ten sposób z nogą opartą na macie, jeśli za lekko unosimy i teraz ręka do góry. Trzymasz. Uwaga, dodajemy puls biodrami. Hop. 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 Dobrze. I jeszcze trochę oddech. Ostatnie sekundy. Trzymamy. Luz. To samo od razu druga strona. Kładziemy się na boku. Poprawiamy sobie fryzurę, nic się nie dzieje. I góra. Od razu ręka też do góry trzymaj. Możesz mi pomachać, machamy. Ręka do góry. Do boku. Ok. Prostujemy sylwetkę i puls biodrami. Góra, dół. To nie muszą być duże ruchy. Oddych. Skupiamy się właśnie na oddechu, może na zegarku, jeśli mamy, na dłoni. Ostatnie sekundy. 3, 2, 1. Luz. Świetnie. Kładziemy się na macie. Nogi w kolanach zgięte, uniesione i teraz przechodzimy na jedną i na drugą stronę. Lecimy. Bok, kładziemy nogi, wracasz do środka. Druga strona, wracasz. I teraz jak już załapaliśmy, staramy się nie odkładać nóg na podłogę. Cały czas trzymamy je w powietrzu, utrzymujemy je za pomocą brzucha. Bok i wracasz. Bok, wracasz. Stopy złączone, będzie nam łatwiej. Luz. Jeszcze raz to samo. Jeśli za pierwszym razem nie czuliście tak brzucha, pokombinujcie teraz trochę z pozycją nóg, aż poczujecie rzeczywiście to brzuch. Utrzymuję je tutaj nad matą, ok? Lecimy. To nie jest łatwe ćwiczenie, zwłaszcza jeśli robimy je pierwszy raz, trzeba je wyczuć. Więc dajcie sobie czas na spokojnie. Nawet zróbcie wolniej, mniej powtórzeń. Oddychamy.
i tylko z boku na bok. Tak jakbyśmy się trochę przekręcali w łóżku, tylko zamiast tego, że jest to przyjemne, to jest to trochę męczące, luz. Ale tego się nie robi do mocnego brzucha. I kolejne ćwiczenie. Znowu deska na boku. Tym razem z nogą położoną na macie. Unosimy się do góry. Łączymy stopę z dłonią. Wracamy i dopiero schodzimy na dół. Ok? 3, 2, 1. Lecimy. Góra. Bok. Góra i dopiero dół. Hop. 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 Super. I to jest idealne ćwiczenie na zakończenie naszego treningu. Powiem Wam już dlaczego. Dlatego, że jednocześnie angażujemy tu i pośladek, który musi pracować przy unoszeniu biodra do góry, jak i brzuch, kiedy łączymy dłoń ze stopą. Jeszcze. Trzymaj. Luz. To samo druga strona, żeby obie strony były tak samo wyćwiczone. Łokieć pod barkiem. I nasze ostatnie sekundy w tym treningu. Lecimy. Góra. Hop. Hop. Wracasz. I góra. Powolutku. Góra. Kiedy wyprostowujemy się, staramy się to zrobić na maksa, czyli prosta sylwetka, dopiero schodzimy. Góra. Góra. Jeszcze. Trzymaj do końca. Luz. Super. Zostajemy od razu na macie. Kładziemy się na brzuchu. Dłonie kładziemy koło klatki piersiowej i z tej pozycji powoli unosimy górę ciała. Rozluźniamy trochę brzuch. Ręce lekko zgięte w łokciach, nie doprowadzamy do przeprostów. Rozluźniamy. Przechodzimy do psa z głową w dół. Zostań w tej pozycji, trzymaj. Trzymaj, 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 trzymaj. 3, 2, 1. Prawa noga do przodu, zgięta w kolanie. Lewą nogę opuszczamy na matę. I czujemy już na pewno rozciąganie pośladka. Staramy się, żeby nie przechylało nas do boku. To jest najczęstsze, czyli lądujemy w tej pozycji. Nie chcemy tak wylądować. Staramy się, żeby kolec biodrowy dotknął stopy. I czekamy, aż się trochę rozluźni. Głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech i od razu zmiana strony. Zostań w tej pozycji. Nic więcej. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, 3, 2, siadamy, obie nogi przed siebie, prawa noga na lewą, przyciągamy ją do ciała, tak żeby się przytulić i poczuć trochę rozciąganie pośladka i obracamy się do tyłu. Głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech i druga strona. Mocno przytulamy i obrót. Wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Powoli przechodzimy do pozycji stojącej. Ręce mocno za głowę i pochylamy się w lewą stronę. Teraz prawa ręka ląduje na udzie. Lewa stara się iść do boku. Patrzymy w sufit. Rozciągamy trochę boczek. I druga strona. Najpierw obie.
I teraz prawa na udzie, lewa na udzie. Smak. Prawa do boku. Odkręcam się trochę, otwieram przy okazji klatkę. I jeszcze trochę. Ok, pozycja stojąca. Nogi na szerokość bioder i teraz prawa ręka do boku w ten sposób. Zostań, głęboki wdech. Wydech. Druga strona. Głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech i gratulacje, udało Wam się ukończyć trening brzuch i pośladki. Pamiętajcie, że ten trening jest częścią większego wyzwania Fit Jesień. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie, więc koniecznie tam zajrzyjcie. Nie przegapcie i weźcie udział. Można zacząć w każdym momencie, więc to nie gra roli, kiedy się o tym dowiedzieliście, bo po prostu zacznijcie. A na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie być na bieżąco, koniecznie zasubskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzu, jak się czujecie. A teraz co? Potreningowa piąteczka. Hejka!